Dzień dobry wszystkim miłym, zacnym gościom. Witam także gospodarzy, współgospodarzy tej sali, moich kolegów, dyrektorów, kanclerza, studentów w szczególności. Spotykamy się na naszym kolejnym wykładzie z cyklu wykładów niepodległościowych. One się tak nazywają bardzo uroczyście, ale treść ich jest niesłychanie konkretna i zapraszamy tu do nas, w to miejsce, do tej sali senackiej, gdzie na honorowym miejscu wisi portret profesora Stanisława Pigonia, bo to przecież jego imię nosi nasza krośnieńska, karpacka uczelnia. Zatem zapraszamy wybitnych specjalistów w tych tematach, które nas interesują. Uważamy, że okres międzywojenny nie jest jeszcze tak bardzo dobrze znany, to jest nie jest na tyle znany w świadomości, ja bym nawet nie powiedział potocznej, bo tu za dużo byśmy wymagali, ale świadomości elit, jakby na to zasługiwał. No i dlatego właśnie zaprosiliśmy profesora Mariusza Wołosa, aby nam opowiedział o czymś o postaci, którą bardzo dobrze zna i która jest jednym z wielu bohaterów i należy do jakby do wielu przestrzeni, gdzie profesor Wołos jest specjalistą, mianowicie Bolesław Winiawa-Długoszowski, polityk i poeta, można by może i tak by nazwać, a zapewne jeszcze wiele twarzy, wiele oblicz jego tutaj zobaczymy. Ale chciałbym parę słów najpierw o naszym dzisiejszym prelegencie zacnym. Profesor Mariusz Wołos jest prorektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest to uczelnia, z którą łączą nas bardzo serdeczne związki. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie służyć ich pogłębieniu, zarówno w dziedzinie dydaktycznej, jak i naukowo-wydawniczej. No ale przede wszystkim jako historyk jest profesor Mariusz Wołos znawcą bliskiej i mnie samemu, na moją oczywiście miarę, tematyki wschodniej. To jest tej przestrzeni, która nierozerwalnie nas łączy z paroma co najmniej naszymi wschodnimi sąsiadami, z tymi wszystkimi, którzy kiedyś w mniejszej lub większej mierze należeli i historycznie, i kulturowo, politycznie do Rzeczpospolitej, nazywanej może za bardzo defensywnie Rzeczpospolitą obojga narodów, bo żyło w niej tych narodów co najmniej 5-6, nie tylko przecież Litwini i Polacy, ale też i Ukraińcy, ci przodkowie tych Ukraińców, z którymi teraz sąsiadujemy, i Białorusini, i Estończycy, i Łotysze, a nawet i przez część Rosjan też była gdzieś tam, chociaż terytorialnie nie, ale były mniejszości, byli Tatarzy, byli Karaimowie, byli Niemcy, byli Żydzi, tu już chyba się z 10 nacji doliczyliśmy, a sądzę, że i Szkoci musieli też być, skoro Portius tutaj taką karierę w Krośnie u nas zrobił, więc Szkoci też byli. Ten okres II Rzeczpospolitej, w którym się też przecież specjalizuje nasz drogi gość, to też jest właśnie druga Rzeczpospolita. Ja bym, wykorzystując ten moment, że mamy tylu zacnych gości, ja tak i mówię swoim studentom zawsze, jak z historykami rozmawiam, że warto określać ten to nasze państwo Rzeczpospolitą Litewsko-Jagiellońską jako pierwszą Rzeczpospolitą, a to międzywojenne jako drugą Rzeczpospolitą, dlatego też warto mówić o rozbiorach Rzeczpospolitej, panie profesorze, a nie o rozbiorach Polski, dlatego że o wiele więcej, o wiele bogatsze prawdziwe treści się właśnie za tym kryją, bo przecież nie tylko etniczna Polska była rozbierana, mówiąc tak w cudzysłowie, ale i Rzeczpospolita. Ja bym tu chciał jeszcze podkreślić, że nasz dzisiejszy autor, mogę tak powiedzieć, autor ponad 100 publikacji, w tym paru bardzo cennych książek,
zarówno w Wieniawie Długoszowskim, jak i również pisanych we współautorstwie, jak się dzisiaj dowiedziałem, na przykład z Julią Kantor, Rosjanką, znawczynią problematyki niemiecko-rosyjsko-polskiej i uczciwą bardzo badaczką, więc to jest godne podziwu, że profesor Wołos też, dopóki się dało, to bardzo ściśle współpracował z mądrymi historykami rosyjskimi, tam działającymi. Po 2014 roku, to jest po aneksji Krymu, jest to o wiele trudniejsze, ale uważam mimo to, że jest tam ta garstka Rosjan, do których, z którymi się należy i trzeba nawet kontaktować. Teraz w tej trudnej sytuacji, kiedy prezydent Federacji Rosyjskiej zajął się po amatorsku historią i zaczyna tworzyć coś w rodzaju takiej, taką ideologię, którą można by określić mianem neostalinowskiego rewizjonizmu, chcąc udowodnić, chcąc napisać, bo najgorsze dopiero mamy przed sobą, bo prezydent Federacji Rosyjskiej obiecuje, że artykuł napisze na ten temat i ten artykuł naukowy, ten artykuł na pewno wejdzie do podręczników szkolnych na jakiś czas. To muszę powiedzieć, że profesor Wołos bardzo aktywnie tutaj zajmował się w ostatnich tygodniach odkłamywaniem tej rzeczywistości. Były bardzo ciekawe analizy, między innymi na Onecie, w internecie. Warto, polecam do lektury. No a dzisiaj sięgamy pamięcią do postaci Bolesława Wieniawy Długoszowskiego, Prawda i mity. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy mogę skorzystać z mikrofonu, czy nie. Może to nie jest potrzebne. Trzeba włączyć. Z tego sobie też poradzę. Szanowni Państwo, wielce szanowny panie rektorze, drodzy uczelni, drodzy Państwo, jest tutaj też i niemała grupa moich krewnych, bardzo bliskich, dlatego że Krosno jest moim ukochanym miastem. Ja się w zasadzie tu wychowałem, chociaż nie tu się urodziłem, ale tu jest mój heimat. I zawsze, jak to dzisiaj napisałem, wracam tutaj z drżącym sercem i tak będzie do końca moich dni. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Teraz działa, tak? Dzwoniąc szablą od progu, idzie piękny Bolek, ulubieniec Cezara i bożyszcze Polek. Tak rysował słowem Wieniawę Antoni Słonimski. I takim Wieniawę, chyba przede wszystkim takim, zapamiętamy. Ale mi przychodzi do głowy inny wiersz, który bardziej do mnie przemawia. Noc wlecze się niejasna i gubi się droga. Jakże trudna wśród ludzi i jak wobec Boga. Noc dłuży się i widma się zeszły na jawie. Spaliły się królewskie komnaty w Warszawie. Noc jest pełna zamętu, rozpaczy i swarów. Jeden cień się nie rozwiał, przystał do sztandarów. Jeden cień, co był wielki i na wojnę wiódł sławną. Na Kielce i na Wilno. Ach, jakże to dawno. To jest fragment tylko wiersza pod tytułem Śmierć Wieniawy, który chyba najlepiej oddaje tragedię tego człowieka. Wiersz pióra innego skamandryty, Kazimierza Wierzyńskiego, tego z dwóch skamandrytów, którzy czuli się piłsudczykami, pozostali na emigracji, do jakiegoś momentu dzielili losy Wieniawy. Dla jednego z nich, Jana Lechonia, zakończyło się to podobnie, skokiem z wysokiego wieżowca, wyższego niż budynek, z którego skakał Wieniawa na Riverside Drive, który oglądałem nie tak dawno. Ja tej postaci, drodzy Państwo, nie wyczerpię na tym wykładzie, bo też nie zamierzam mówić o sprawach, o których sporo napisano. O Wieniawie napisano dużo. Sam napisałem o nim lat temu 30 książkę, bo zajmuję się tą postacią od ponad 30 lat.
Ta książka wyszła 20 lat temu równo. Ile by tych książek nie napisano, nie będziemy wiedzieli wszystkiego o wieniach. Przez te 20 lat od opublikowania książki znajdowałem źródła zupełnie nieznane, także pisane przez niego, od Moskwy aż po Stany Zjednoczone. Rozrzucone jest to po świecie. Ja chciałem się dzisiaj skoncentrować na pewnych wątkach jego biografii, tych mniej znanych, a może bardziej interesujących. Ale umówmy się, drodzy Państwo, że drugą część naszego spotkania będzie stanowiła dyskusja, bo tego typu spotkania mają sens tylko i wyłącznie wówczas, kiedy wieńczy je dyskusja. Ja jestem gotowy w miarę skromnych możliwości odpowiedzieć na Państwa pytania. Chciałem powiedzieć, czy zacząć od tego, że Wieniawa należał do najtragiczniejszego w mojej ocenie jako badacza tego pokolenia, pokolenia w ogóle w dziejach Rzeczypospolitej, panie rektorze, tak, Rzeczypospolitej, wielu narodów. On sam zresztą miał w swoich żyłach krew na przykład węgierską, o czym może nie wszyscy wiedzą. Jego córka miała oczywiście krew żydowską, Zuzanna Vernon, którą miałem okazję spotkać na drugim pogrzebie Wieniawy i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy skomplikowane. Natomiast wracam do myśli przewodniej. Był przedstawicielem najtragiczniejszego pokolenia w dziejach Rzeczypospolitej. Dlaczego najtragiczniejszego? Jak to mierzyć? Bardzo prosto. Bo to było pokolenie urodzone w niewoli, które miało zakodowane przez przodków. Dziadek był uczestnikiem powstania listopadowego, ojciec Wieniawy, też Bolesław, był uczestnikiem jako młody chłopak powstania styczniowego w oddziale Dionizego Czachowskiego. Oni mieli zakodowaną walkę o niepodległość. I o tę niepodległość walczyli. Co więcej, tę niepodległość wywalczyli i obronili w 1920 roku. Rocznicę będziemy obchodzili za chwilę przełamania bolszewików, nie tylko pod Warszawą. Potem tej Polski zakosztowali. A potem, jako dojrzali ludzie, byli świadkami jej upadku. Wielu z nich się nie podniosło. Dlatego, że albo kończyli w Lesie Katyńskim, czy w innych miejscach na wschodzie, albo kończyli na emigracji, tak jak Wieniawa, często nie mogąc już, będąc ludźmi ukształtowanymi, dopasować się do tamtejszych warunków. To nie jest takie łatwe dla 60-latka, dla 30-latka tak, dla 20 to może nawet i przyjemne, ale nie dla 60-latka. Lub też, jeżeli zostawali w Polsce zwanej ludową, byli spychani na margines. Często rówieśnicy Wieniawy, jego koledzy z Legionów czy z Wojska Polskiego pracowali jako stróże nocni, nie byli przyjmowani do żadnych poważnych prac. To jest pokolenie najtragiczniejsze. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież byli wcześniej powstańcy. Tak, tylko że powstańcy styczniowi urodzili się w niewoli i najczęściej w niewoli umierali. Nie zakosztowali tej wojny. Żołnierze napoleońscy pamiętali z dzieciństwa Rzeczpospolitą, obojga narodów, wielu narodów, ale umierali w niewoli. A ci mieli tę Polskę. Czuli ją, kochali. A potem to wszystko utracił. Nie będę przedstawiał biografii Wieniawy nadmiernie szczegółowo, bo to Państwo znajdziecie w książkach. Ja sobie wymyśliłem kilka elementów, które chcę poruszyć i to w sposób dosyć szczegółowy. Być może nadmiernie szczegółowy dla tych, którzy tej postaci aż tak dobrze nie znają. Przede wszystkim chciałem powiedzieć o dwóch misjach, które Wieniawa wykonywał
z polecenia czy to obozu Piłsudczykowskiego, wtedy kiedy Piłsudski był w Magdeburgu, czy to z polecenia już samego swojego ukochanego wodza Józefa Piłsudskiego, kiedy był on naczelnikiem państwa i naczelnym wodzem. To jest misja do Rosji i na Ukrainę w 1918 roku i to jest misja do Paryża podczas paryskiej konferencji pokojowej zaraz po zakończeniu wojny, już wtedy, kiedy istniało niepodległe państwo polskie. Później chciałem państwu opowiedzieć o Wieniawie jako ambasadorze Rzeczypospolitej przy Mussolinim w Rzymie, ale też z akcentem na pewne tylko elementy, zwłaszcza okres II wojny światowej. I wreszcie opowiedzieć o tragicznych okolicznościach jego śmierci. Dlaczego akurat te cztery elementy tylko? Dlatego, że najwięcej dokumentów będących poza obiegiem naukowym przez ostatnie kilkadziesiąt lat, w ogóle nieznanych i niewykorzystanych przez innych biografów, tych biografii Wieniawy mamy sporo, udało mi się odnaleźć w różnych miejscach świata, które rzucają jednak trochę inne spojrzenie na pewne elementy. Misja w 1918 roku. Miał Wieniawa za sobą już legiony, miał za sobą długi pobyt w Paryżu, był człowiekiem kształtowanym. Ja przypomnę, że ten, który uchodzi za bon vivant, za takiego, który jest lekko duchem, ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet wtedy Franciszka I, później Jana Kazimierza we Lwowie, to było jeszcze przed I wojną światową, zdobył dyplom doktora wszechnauk medycznych, bo tak to się nazywało, był okulistą. I chciał w Paryżu tę okulistykę dalej studiować, no ale losy się potoczyły tak, że zamiast okulistyką zajął się bohemą artystyczną i sam do niej wstąpił. Był człowiekiem bardzo uzdolnionym, pisał wiersze, był człowiekiem, który malował, szkicował, był człowiekiem, który wchłaniał języki obce niczym gąbka. Znał tych języków w zasadzie 7, nie mówiąc już o łacinie i grece, tej ze szkoły czy z uniwersytetu. Biegle władał oczywiście językiem francuskim. Tłumaczył Baudelaire'a. Le fleur du mal, kwiaty zła, w tłumaczeniu Wieniawy. Miałem jeszcze w podręczniku jako uczeń liceum w bardzo odległym tysiącleciu. To było tłumaczone przez niego. Znał bardzo biegle język niemiecki. Później nauczył się języka włoskiego. No trudno, żeby ambasador Rzeczypospolitej nie władał językiem włoskim, skoro w Italii 2 lata spędził. Nauczył się też języka angielskiego. Nie znał rosyjskiego i nie znał ukraińskiego, co było dosyć ryzykowne w momencie, kiedy właśnie w tę pierwszą misję się wybierał. Po co Wieniawa pojechał do Rosji już po rozbiciu legionów w 1918 roku wiosną po traktacie brzeskim? To było działanie Polskiej Organizacji Wojskowej i Konwentu Organizacji A. To jest to ciało zbiorowe, które kierowało Piłsudczykami z siedzibą na Wawelu, w Krakowie. Co ciekawe, na czele POW stał wtedy pułkownik Edward Śmigły-Rydz, późniejszy marszałek, postać bardzo kontrowersyjna, jak państwo wiecie. Wieniawa pojechał jako jeden z emisariuszy po to, żeby po pierwsze mobilizować Polaków z armii rosyjskiej, ale także tych, którzy byli jeńcami z armii austriackiej, przebywali na terenie Imperium Rosyjskiego, do aktywnej walki przeciwko państwom centralnym i do szykowania się o walki o Polskę. To zresztą wszyscy ci emisariusze robili z lepszym lub gorszym skutkiem. Po wtóre, i tutaj te jego koneksje paryskie i nie tylko paryskie były bardzo przydatne, on miał nawiązać kontakt z misjami alianckimi, które przebywały
w Rosji. Jak Państwo wiecie, Rosja była wtedy do 1917 roku była częścią Antanty, więc była sojusznikiem Francji i Wielkiej Brytanii. Na terenie Rosji przebywało bardzo wielu oficerów alianckich. I po trzecie miał wykonać zadanie bardzo trudne, to znaczy przekonać Józefa Hallera, kiedyś brygadiera legionowego, już będącego po drugiej stronie frontu, do tego, żeby stanął na czele tych polskich formacji. Z tych trzech zadań udało się tylko to drugie. I to udało się w sposób zaskakujący. I tutaj otwieram pewien nowy wątek. Otóż Wieniawa wśród swoich znajomych z Paryża miał również bardzo młodą, niezwykle atrakcyjną studentkę medycyny, rosyjską Żydówkę, nikt tego nie ukrywał, Bronisławę Klaczki, która wyszła za mąż za adwokata Berensona, bardzo znanego obrońcę w procesach politycznych, i poznał ją wtedy w Paryżu. Niespecjalnie się ta znajomość ułożyła, to jest później przyszła żona Wieniawy. Natomiast mało kto wie, że pani Klaczkina Berenson była agentką wywiadu francuskiego. Była agentką wywiadu francuskiego, dlatego że związała się cała rodzina Klaczkinów z takim oficerem młodym, kapitanem francuskim, Pierre'em Laurent, który okazał się być oficerem des Empirov, czyli dwójki francuskiej. To był człowiek o bardzo dobrym podwieszeniu politycznym. Jego ojciec Charles Laurent był ekonomistą, ale w 1920 roku został ambasadorem Francji w Niemczech. To macie Państwo koneksję. Siostra Bronisławy Klaczkiny Berenson później trochę wyszła za mąż za młodszego brata, tego Pierre'a Laurent, Jacques'a. W ten sposób Pierre Laurent po poślubieniu przez Wieniawę Klaczki tej Berensonowej został jego szwagrem. Szwagier. Ta historia jest jeszcze bardziej powikłana. Tu może to zainteresuje też pana rektora, dlatego że tych córek, sióstr było więcej. Część wyjechała do Francji. Bronisława była z Wieniawą w Polsce, dzieliła jego losy do końca, natomiast część tej rodziny pozostała w Rosji, potem w Związku Sowieckim i była represjonowana przez Stalina w 1937 roku. Szwagierka Wieniawy zginęła w czasie wielkich czystek w okresie właśnie późnych lat 30. To są te powikłania najróżniejsze. Ale wróćmy do roku 18. Dzięki Pierre'owi Laurent dotarł Wieniawa do generała Jeana Lavergne'a i otworzył drogę do rozmów między emisariuszami Polskiej Organizacji Wojskowej i Konwentu Organizacji A. To były bardzo ciekawe dwie postacie. Jeden nazywał się Andrzej Struk, jest postacią znaną, bo to jest pisarz, przywódca masonerii później w Polsce, a drugi to jest Michał Sokolnicki, historyk, późniejszy ambasador. Ci ludzie z Francuzami rozmawiali dzięki. Wieniawa tych rozmów nie doczekał, dlatego że został aresztowany w ostatnim dniu czerwca 1918 roku w Moskwie, kiedy próbował już tę Moskwę opuścić razem z grupą oficerów francuskich. To, że nie został rozstrzelany natychmiast, zawdzięczał swojej przytomności, ponieważ na siłę starał się przekonać, i oni się zawahali, owych czekistów, że on jest jednak Francuzem. Język francuski znał z paryskim akcentem. Rzeczywiście w pewnym momencie zwariowali, nie wiedzieli, kogo mają przed sobą, ale go aresztowali. Istnieje teoria bardzo ciekawa, którą przekazał w swoich pamiętnikach pułkownik Jan Skorobochaty Jakubowski,
że Wieniawa został tak naprawdę aresztowany z polecenia Niemców przez bolszewików. O związkach bolszewicko-niemieckich mógł mówić przez 30 godzin, ale oszczędzę Państwu tego, ówczesnych. Dlatego, że ambasador, wkrótce zresztą zamordowany niemiecki w Moskwie przy bolszewikach von Mirbach, chciał wymusić poprzez aresztowanie Wieniawy jako postaci wtedy dosyć znanej, żeby Polacy nie występowali przeciwko państwom centralnym, czyli Niemcom, mamy jeszcze ciągle I wojnę światową, tylko żeby wstępowali, jeżeli już koniecznie chcą walczyć, i tu była zgodność z bolszewikami, gdzie? Do Armii Czerwonej. Nie wiem, czy ta teoria jest prawdziwa, bo ona jest podana tylko w nieopublikowanym pamiętniku, do którego dostęp miały dwie osoby, w tym mówiące te słowa. Wieniawa przesiedział w więzieniu bolszewickim w Butyrkach, potem na Tagance około 3 miesięcy i dziwnym trafem został zwolniony. To były czasy, kiedy już zaczęły się represje przeciwko Polakom ze strony bolszewickiej, między innymi głośna sprawa rozstrzelania pod Moskwą 5 września 1918 roku dwóch braci lutosławskich, w tym ojca późniejszego kompozytora. Tam zginął. Wieniawa jednak się uratował. I teraz jest pytanie, dlaczego? Tutaj są różne teorie. Najczęściej wskazuje się, że decyzję podjął sam Feliks Dzierżyński. Tak, zapewne tak. Oni dobrze wiedzieli, kim jest Wieniawa, że jest to bardzo cenna zdobycz dla nich. Teraz jest pytanie, dlaczego Dzierżyński wypuścił Wieniawę z więzienia, co uratowało mu życie, pozwoliło wrócić do Polski. Proszę Państwa, teorii jest kilka. Ja przedstawię jedną, którą nazywam teorią krośnieńską. Po części. Tak. Otóż dzisiejsze pierwsze liceum ogólnokształcące, znacie je Państwo. To była Hochrealschule przed I wojną światową, szkoła realna. Do tej szkoły krótko, ale uczęszczał niejaki Tadeusz Wieniawa Długoszowski. To był dalszy kuzyn Wieniawy, naszego Wieniawy, pochodzący z Dąbrowy Górniczej, działacz frakcji rewolucyjnej, terrorysta, który trafił tutaj nie wiadomo jak. Postać to nie jest specjalnie znana, ale jego zaletą dla naszego Wieniawy było to, że razem z Dzierżyńskim siedzieli w jednej celi w więzieniu w Orle w 1917 roku jeszcze i tam się razem przeciwko władzy carskiej buntowali. Do czego to zmierza? Do tego, że nazwisko Wieniawa Długoszowski nie było obce wszechwładnemu szefowi Czeka. On je dobrze znał, on miał kontakty z tą rodziną. To jest istotne. Ale jest i druga kwestia. Otóż adwokat Berenson, o którym mówiłem, był tym człowiekiem, który bronił Dzierżyńskiego w czasie procesów sądowych jeszcze przed sądami Imperium Rosyjskiego. Czyli kiedy przychodziła do Dzierżyńskiego, czy też do jego sekretarki, żona tegoż Berensona, to wszechwładny Feliks chyba miał pewien dług do spłacenia. I tu szukałbym przyczyn uratowania Wieniawy przed szafotem. Bo to ewidentnie mogło się skończyć rozstrzelaniem i tak dalej. Zresztą, kiedy wrócił Wieniawa do Warszawy, stanął przed obliczem swojego wodza, ten powiedział w charakterystyczny dla siebie sposób. Mówię oczywiście o Piłsudskim. A myśmy, chłopcze, za ciebie już tutaj mszę odprawili. Mało kto liczył, że to była pierwsza misja. Misja druga, kilka miesięcy później, jest kompletnie nieznana. Okazało się, że w Moskwie, w archiwum tak zwanym trofiejnym, które w 1945 roku z rąk niemieckich przeszło do rąk sowieckich, są raporty Wieniawy z tej misji. To jest bardzo ważna misja. Piłsudski wysyła do Paryża na przełomie 18 i 19 roku kilku zaufanych ludzi,
między innymi Stanisława Patka, Kazimierza Dłuskiego, który był szwagrem Marii Skłodowskiej-Curie, bo chodziło o to, żeby wysłać tam ludzi, którzy mają dostęp do elity francuskiej. Nasza podwójna noblistka, no właśnie, czy nasza, dla Francuzów nie do końca nasza, Marie Curie po prostu, miała taki dostęp. No, Wieniawa pojechał jako ekspert wojskowy. Miał kilka zadań do wykonania. Jedno niezwykle trudne, które okazało się ponad jego siły. To znaczy doprowadzić do jak najszybszego przetransportowania 70-tysięcznej armii polskiej we Francji, zwanej Armią Błękitną, potocznie zwaną Armią Halera, tu, na ziemię polskie, bo ona tu była potrzebna, nie tam, do pilnowania metra. Tu. To się nie udało. To się udało później. Ale takie rozmowy z samym Halerem i z innymi prowadził. Sprawa druga, dotarcie do marszałka Focha. Było to bardzo trudne, ale dzięki swoim koneksjom paryskim rzeczywiście Wieniawa do samego Focha dotarł, przekazał mu list Józefa Piłsudskiego. Foch był postacią wtedy być może najważniejszą, bo to był głównodowodzący wojsk Antanty, późniejszy marszałek nie tylko Francji, ale także Wielkiej Brytanii i Polski. Wreszcie trzecia sprawa, o której mało wiemy, poza całą masą drobiazgów, Wieniawa przeprowadził szereg rozmów i to pokazuje, jak bardzo Piłsudski mu ufał, z przedstawicielami wojska francuskiego, włoskiego, amerykańskiego, armii brytyjskiej, wszystkich armii alianckich, ale po co? Po to, żeby spowodować przekazanie broni do Polski. Musicie Państwo mieć świadomość, że to są pierwsze miesiące niepodległości, na ziemiach polskich nie ma ani jednej fabryki amunicji. Nie ma, nic. Tu się nie produkuje karabinów. Mamy wojnę z Ukraińcami, mamy wojnę z bolszewikami, mamy zatargi z Litwinami, mamy zatargi z Czechami o Zaolzie, mamy dopiero co zakończone powstanie w Wielkopolsce. Za chwilę zaczną wybuchać powstania śląskie. Broń jest potrzebna. Wszędzie mamy pootwierane fronty. W Polsce nie ma broni. To, co zostało po armiach zaborczych. Dlatego ściągnięcie tej broni jest sprawą absolutnie kluczową. To się udaje połowicznie. Ale widać tutaj, że Piłsudski od początku wykorzystuje Wieniawę do misji o charakterze delikatnym, dyplomatyczno-polityczno-wojskowym, wiedząc, że jest człowiekiem niezwykle obrotnym, znającym języki i potrafiącym to, co wydaje się czasami proste, a tak naprawdę proste nie jest, przełamać barierę dzielącą człowieka od człowieka. Błyskawicznie nawiązuje kontakt. To są jego zdolności. Wtedy też pewnie rodzi się w Piłsudskim myśl, żeby Wieniawę pchnąć ku dyplomacji, przed czym się Wieniawa broni. Pan rektor przedstawił Wieniawę jako polityka i poetę. Wieniawa był przede wszystkim żołnierzem. Od 1914 roku, kiedy przywdział mundur jeszcze nie legionowy, ale strzelecki, wstąpił do pierwszej kompanii kadrowej, czy też raczej został tam zakwalifikowany, bo tam nie można było tak sobie wstąpić. Wieniawa jest żołnierzem. Jeżeli by go zapytać, kim się czuje, czuje się żołnierzem. Czuł się żołnierzem do końca. Do końca. Na drugim miejscu pewnie powiedziałby, jestem literatem. Jestem literatem. Nawet nie poetą, tylko literatem, bo on też inne utwory pisał. Natomiast na pewno nie dyplomatą. Ale w końcu tym dyplomatą został. I tutaj też kilka wątków. Czy miał doświadczenie w tej kwestii? No, mając na względzie te misje, o których mówiłem, a tych misji było potem znacznie więcej, o niektórych z tych misji nie wiemy praktycznie nic. Na przykład misja związana z koncepcjami wojny prewencyjnej w 1933 roku po dojściu Hitlera do władzy, czego nie rozwijam może w dyskusji, to tylko wiemy, że Wieniawa do
Paryża pojechał, nie wiemy nawet z kim rozmawiał. Panowie pewne rzeczy trzymali tylko dla siebie. To znaczy, proszę pamiętać, że Piłsudski, jego otoczenie to są ludzie, którzy wyrośli z konspiracji. Tam się nie notuje, jeżeli już to po latach. Nie notuje się, bo to jest groźne. Piłsudski tak działał do końca. Tu Wieniawa był jego prawą ręką do tego typu właśnie trudnych misji. Wieniawa w 1928 roku pojechał do papieża Piusa XI. Też nie do końca wiemy, czy tylko po to, żeby polskiemu papieżowi, bo tak Achillesa Ratiego nazywano, dlatego że on był nuncjuszem apostolskim w Polsce wcześniej, właśnie w czasie wojny polsko-bolszewickiej, przedstawić sytuację w Polsce i powiedzieć, dlaczego doszło do zamachu majowego. Nie tylko pewnie dlatego, żeby podtrzymać, uwaga, współpracę między wywiadem polskim a wywiadem watykańskim na odcinku sowieckim. Ewidentnie. Niektórzy mówili, że pojechał też po to, żeby załatwić Piłsudskiemu rozwód z panią Aleksandrą. Tego nie wiem. Ale ja bym tego nie wykluczył. Natomiast doświadczenie Wieniawy jako dyplomaty takiego już osadzonego na stanowisku to jest rok 1922, kiedy on jest attaché wojskowym w Bukareszcie, w Rumunii. Stanowiska tego nie lubi, ale załatwia tam sprawę kapitalną. To znaczy nie tylko poszerza ramy współpracy w ramach sojuszu polsko-rumuńskiego, ale też przygotowuje drugą konwencję wojskową. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to są nudy na pudy, zwłaszcza dla młodzieży, ale wierzcie mi Państwo, że to było piekielnie ważne, aby ten sojusz defensywny przeciwko wschodniemu sąsiadowi dopracować i tym się zajmował tam w Rumunii Wieniawa. Kiedy to załatwił, kiedy przyjął tam też Piłsudskiego jako naczelnika państwa, bo on organizował mu pobyt, to zaczął bardzo szybko naciskać, żeby do Polski wrócić. Wrócił. Chciano mu, i to też znalazłem w Moskwie w archiwach, zaoferowano mu stanowisko attaché wojskowego w Berlinie. Odmówił. Dlaczego? Dlatego, że warunki pracy były tragiczne. To znaczy nie brakowało pieniędzy na wszystko. Druga Rzeczpospolita była państwem biednym. Była państwem na dorobku do końca. To trzeba mieć też świadomość tego. Ja tutaj młodzieży powiem jedną rzecz, tak na marginesie. Obliczono, to zrobili historycy gospodarczy, że potencjał gospodarczy Polski w 1939 roku był 11 razy mniejszy od potencjału gospodarczego III Rzeszy. 11 razy mniejszy. Zderzenie tego kolosa w 1939 roku we wrześniu i październiku przyniosło, bo i przynieść musiało takie efekty, jakie Państwo znacie. To były dwa światy. To były dwa światy. Co przesądziło o tym, że Wieniawa został dyplomatą i ambasadorem? Przesądził o tym Józef Beck. Józef Beck jest postacią coraz bardziej odległą nawet dla historyków. Tu się muszę pochwalić, że za miesiąc wyjdzie praca biograficzna, pierwsza naukowa biografia Józefa Becka, napisana przeze mnie i mojego przyjaciela, profesora Marka Kornata, która będzie miała marne 1200 stron. I Becka żeśmy ledwo liznęli, ale chcemy tę książkę rzucić na stół jako odpowiedź przeciwko tym różnym kłamliwym oskarżeniom, które wobec Becka kierują nie tylko cudzoziemscy politycy i historycy, ale także i rodzimi. Zobaczymy, jak to się uda. Józef Beck był do Wieniawy w światopoglądzie swoim bardzo podobny. Mimo różnic charakteru, ci ludzie znaleźli wspólny język. Znam trzy zdjęcia, na których Józef Beck się śmieje. Kojarzycie Państwo Józefa Becka? Suchy, zasadniczy, jak to Francuzi mówią, eteni, trzymający na dystans, oschły, smutny, odpychający. Taki nie był. To była poza. To był człowiek, który miał dużo kompleksów różnych,
ale z tych trzech zdjęć, na których się śmieje, dwa to są zdjęcia wykonane w obecności Wieniawy. To też o czymś świadczy. Przyjaźń między tymi oficerami, piłsudczykami, rozpoczęła się gdzieś mniej więcej w połowie lat 20. W 1924 roku obaj zostali powołani na roczny kurs do szkolenia do Wyższej Szkoły Wojennej. Wieniawa miał wtedy 43 lata. Nie był człowiekiem młodym, jak na kogoś, kto ma zasiąść w ławie szkolnej. Z bratem Marcela Prusta, oficerem francuskim, spędzał wiele godzin na rozmowach, ale nie o taktyce wojennej, tylko o twórczości Prusta. Skończył Wieniawa z siódmą lokatą na 70 wybitnych oficerów. To świadczyło o tym, że bardzo wysoko go oceniono. I to robili oficerowie francuscy, bo wykłady odbywały się w języku francuskim. Tak skończył z lokatą czwartą, z adnotacją nadaje się na asystenta do tejże Wyższej Szkoły Wojennej. Tam się zaprzyjaźnili i to była przyjaźń, która trwała do końca, nawet dłużej. Po śmierci Wieniawy Józef Beck, ciężko już chory na gruźlicę, dyktował artykuł Wieniawa Podzonne kawalerii, poświęcony swojemu przyjacielowi, opublikowany dopiero w 1959 roku na łamach londyńskich wiadomości. Poczytajcie sobie Państwo w internecie, jest to dostępne, bo jest to zdigitalizowane. Zobaczycie, że z tych słów biła przyjaźń, ale też i zrozumienie i dzielenie własnych wartości. Wyszliśmy z tej samej szkoły. Jaka to była szkoła? To była szkoła komendanta, to była szkoła Piłsudskiego. Beck piął się w tej, na tej drabinie kariery polityczno-dyplomatycznej szybko. W 1932 roku został ministrem spraw zagranicznych, mając lat niespełna 38. Był ministrem do końca, do 30 września 1939 roku. On zawsze powtarzał, że jeżeli zostanę premierem, to byłoby najlepiej, żeby ministrem spraw zagranicznych został Wieniawy. Bo my się bez słów rozumiemy. On będzie kontynuował to, co ja robię tutaj jeszcze pod kuratelą komendanta, marszałka, a po jego śmierci już sam. Tak się nie stało, ale to Józef Beck spowodował, że wiosną 1938 roku podjęto decyzję, iż generał brygady, za chwilę generał dywizji, Bolesław Wieniawa-Długoszowski pojedzie na stanowisko ambasadora Rzeczypospolitej do Rzymu. Dlaczego? Dlaczego nie chciano Wieniawy w Polsce? To jest dobre pytanie. Przyczyny wydają się co najmniej dwie. Po pierwsze, po śmierci Piłsudskiego, kiedy umarł Piłsudski, Wieniawa w ciągu jednej nocy osiwiał. To tak a propos, jak bliskie to były związki. Osiwiał. Była taka trauma dla niego. Po śmierci Piłsudskiego doskonale wiedziano, że Wieniawa jako powiernik marszałka zna opinię marszałka o tych, którzy władzę przejęli. Także te negatywne. Co więcej, Wieniawa jako człowiek honoru nie mógł być posądzony o to, że zmyśla. To znaczy, jeżeli powiedziałby o kimś, że Migły był idiotą politycznym, bo tak powiedział marszałek i tak go oceniał, odsuwając go zresztą od polityki w 1918 roku skutecznie i kierując tylko do wojska, to nie byłoby ludzi, którzy byliby w stanie temu zaprzeczyć. Wszyscy by wiedzieli, że to rzeczywiście są słowa marszałka, a to rzutowałoby na pozycję Śmigłego w kraju. Śmigły to wiedział, wiedział to Mościcki, wiedzieli inni. Dlatego przebywanie Wieniawy w Warszawie było dla ówczesnej elity, tej rządzącej, części już obozu pomajowego, który się rozpadał, było nie do przyjęcia. I to spowodowało, że Wieniawę trzeba było wyeksportować gdzieś za granicę, dając mu tak zwanego kopa wzwyż. Ale są i inne przyczyny, których bym nie wykluczał.
Wieniawa był jednak filosemitą. Tak, miał żonę Żydówkę, miał w gronie swoich przyjaciół bardzo wielu Żydów. W czasach, kiedy obóz Zjednoczenia Narodowego jednoznacznie podłączył się do fali antysemityzmu, on ze swoimi poglądami, silną pozycją w środowisku nawet nie politycznym, ale piłsudczykowskim, też nie pasował. Dlatego wysłano go za granicę. Oczywiście do tego dochodzą zdolności, do tego dochodzi jego podróż w 1937 roku na czele delegacji wojskowej, gdzie obok niego drugą postacią był Mieczysław Boruta Spiechowicz, generał brygady, długo żyjący człowiek, który potem w 1981 roku został zgarnięty przez milicję w hali Oliwii podczas zjazdu Solidarności. To jest ten sam Boruta Spiechowicz. Boruta Spiechowicz z Wieniawą pojechali na zjazd kombatantów i bardzo Wieniawa tam wtedy dobrze wypadł. Boruta, mając takie, znając Wieniawę słabo, obawiał się, że to będzie kompromitacja, że co będzie robił Wieniawa. No będzie pił alkohol, jak to o nim mówią, będzie po prostu Polskę ośmieszał. Tymczasem Wieniawa w języku włoskim wygłaszał przemówienia, które wbijały w ścianę Włochów, mówiąc im o dziełach Dantego, o kulturze włoskiej, nawiązując do rozmaitych wątków, jak to dzisiaj młodzież mówi, szczena opadała. Tak. Przy tym zachowywał fason nieprawdopodobny i nie kto inny jak Benito Mussolini powiedział do Alfreda Wysockiego, poprzednika Wieniawy na stanowisku ambasadora, przyślijcie nam tutaj tego wesołego generała. Wesoły generał pojechał. Wesoły generał wcale nie był tam wesoły, dlatego że jego misja była niezwykle ciężka. Od Józefa Becka otrzymał instrukcję nie do wykonania, ale podjął się tego. Odciągnąć faszystowskie Włochy od III Rzeszy. Czyli dzisiaj wydaje niemożliwe. Z taką misją Wieniawa jechał do Włoch. To była ta myśl przewodnia. Który to był rok? 1938, wiosna. Potem po wiadomych żądaniach przyłączenia Wolnego Miasta Gdańska, eksterytorialnej autostrady, sprawa była jeszcze bardziej pilna. I wierzcie Państwo, że Wieniawa wiele uczynił. Oczywiście nie był w stanie odciągnąć Mussoliniego od Hitlera, ale grał na nutkach antyniemieckich, korzystając ze świetnego kontaktu, jaki miał z zięciem Mussoliniego, prywatnie, a politycznie ministrem spraw zagranicznych Włoch, hrabią Galeazzo Ciano. To się potem zrekompensowało już w czasie wojny. Nie będę oczywiście o tej misji dwuletniej, tragicznej bardzo opowiadał szczegółowo, bo nie mam na to czasu i możliwości. A jeszcze mi został jeden temat, jakieś pewnie 10 minut, a potem dyskusja. Ale muszę Państwu powiedzieć, że przez dziesiątki lat byliśmy przekonani, że raporty Wieniawy z okresu II wojny światowej zaginęły, poza pewnymi szczątkami. Nie zaginęły. Generał wywiózł je, kiedy musiał Włochy opuścić 12 czerwca 1940 roku. Trzymał kopię. Oryginały zaginęły, te, które wysyłał do Paryża, do Sikorskiego i do Zaleskiego. Natomiast kopie zachował. Te kopie w 2000 roku dopiero wróciły do Polski wraz z częścią jego spuścizny, są w archiwum akt nowych. To jest kapitalna lektura, która pokazuje i tragedię samego Wieniawy w czasie wojny i jego działalność na rzecz nieistniejącej Polski. Jeszcze jeden wątek. Kiedy 18 września rozmawiał ze swoim przyjacielem Ciano i ten mu powiedział, że rząd polski opuścił terytorium Rzeczypospolitej, ambasador Rzeczypospolitej się rozpłakał. Nie wstydził się płakać przed ministrem spraw zagranicznych obcego państwa. To była taka tragedia. Robił zresztą wszystko, żeby pomóc komu się tylko da.
wysyłał paczki profesorom krakowskim aresztowanym podczas Sonderaktion Krakau. Pisał petycje. To dzięki niemu przez Włochy przejechała do Paryża żona generała Sikorskiego, Helena Sikorska. Wieniawa powiedział wtedy swoim współpracownikom, niezależnie kto zapuka do ambasady, czy będzie to pan hrabia, czy pan książę, czy sprzątaczka z Polski, natychmiast mnie budźcie, otwierajcie drzwi. Jeszcze jeden wątek, mało znany, teraz podnoszony dopiero. Państwo pewnie słyszeliście o tym, że dyplomacja polska pomagała Żydom w okresie II wojny światowej. To jest kazus Aleksandra Ładosia, Szwajcaria, ta grupa Ładosia, to jest Tadeusz Romer w Japonii. Wydawali po prostu wizy, załatwiali wizy tak, żeby Żydzi mogli opuścić tereny zagrożone. Wieniawa się w to wkomponowuje. Między innymi najbardziej znaną postacią, która uzyskała wsparcie od Wieniawy, był niejaki Richard Pipes. Richard Pipes, syn Marka Pipesa z Cieszyna, właściciela fabryki czekolady. To jest dzisiejsza Olza produkująca te Prince Polo. To należało do Pipesów późniejszych. Dlaczego? Dlatego, że Marek Pipes był legionistą. Oni się znali jak łyse konie jeszcze z okresu I wojny światowej. Wieniawa przerzucał kogo się tylko da, kto wyrwał się z Rumunii, z Węgier, przez Włochy. Przypominam, że Włochy były aliantem III Rzeszy. Dlaczego to robił? No robił to dlatego, mógł to robić, ponieważ miał cichy układ z Ciano i to są te kontakty wcześniejsze i te antyniemieckie wątki, że Włosi będą przymrużali oko na przepuszczanie nie tylko tam małych grup ludzi, ale przede wszystkim żołnierzy polskich, którzy przez Węgry czy przez Rumunię docierali do Włoch. Że oni powinni zostać internowani. Wieniawa załatwił, że jako robotnicy sezonowi byli wożeni włoskimi pociągami przez północne Włochy do Francji. W ten sposób budowano armię polską. Tutaj zasługi jego są olbrzymie. Takich przypadków oczywiście jak Pipes było znacznie, znacznie więcej. Ale kiedy to się kończy? To się kończy wtedy, kiedy Włochy wypowiadają wojnę Francji, atakują Francję 10 czerwca 1940 roku. Francję upadającą już pod ciosami III Rzeszy. No, tego już nie można tolerować, aczkolwiek Ciano i Włosi proponowali Wieniawie pozostanie na terenie Italii jako osoba prywatna. Odmówił. On, generał Rzeczypospolitej, ambasador Rzeczypospolitej, nie może pozostać na terenie nieprzyjaznego państwa. Liczył na to, że będzie dalej wykorzystany. Nie został wykorzystany. Sikorski traktował go jako wroga politycznego. To jest też na odrębny wykład. Sikorski, który był jego równolatkiem, starszym o 2 miesiące. Tu nie wypada dobrze generał Sikorski. Odmawiał Wieniawie przede wszystkim służby w wojsku. Wieniawa, mimo że był generałem dywizji, chciał służyć jako szeregowy żołnierz, choćby przy obsłudze karabinu maszynowego. Sikorski mu tego odmawiał. Dlaczego? No, odpowiedzialność zbiorowa, dlatego że kiedyś ktoś odmówił Sikorskiemu walki w 1939, że to nie Wieniawa odmawiał, tylko Śmigły i tak dalej. Zostawmy te wątki. Trafia Wieniawa do Stanów Zjednoczonych, wiezie ze sobą, i to też jest pewien rys jego charakteru, pierwszą żonę i jedynego syna Józefa Becka. Andrzej Józef Beck, który zmarł niedawno, jedyny syn ministra, przyjaciela, został uratowany też dzięki Wieniawie. On się w ogóle u Wieniawy zatrzymał razem z matką. Przez wiele miesięcy przebywali we Włoszech i potem razem pojechali do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych Wieniawa się już nie odnajduje. On oczywiście próbuje znaleźć dla siebie jakąkolwiek pracę, żeby utrzymać rodzinę.
córkę Zuzannę, wtedy 20-letnią, niespełna 20-letnią, no i żonę. Pomaga mu na początku Maksymilian Węgrzynek, to jest bardzo ciekawa postać, wydawca Nowego Świata. To jest taka znana gazeta, bogaty Polak, obywatel amerykański, kiedyś członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Mieszka Wieniawa na Queensie, nowojorskim domu Węgrzynka, no ale jak długo tak można. Potem zaczyna szukać pracy, wstydzi się, dlatego że pisanie do gazet polonijnych specjalnie go interesuje. Znalazł sobie zajęcie też mało dochodowe, tego się wstydził, introligatorstwo. Pan generał, ambasador i kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej był introligatorem przez jakiś czas w Stanach Zjednoczonych. Pracował też w Detroit u Franciszka Januszewskiego, który miał bardzo pokręcony charakter, też jako dziennikarz, taki do przepisywania pewnych informacji. Skłócili się, wrócił do Nowego Jorku. Nie bardzo mógł się odnaleźć w towarzystwie emigrantów, nawet swoich kolegów Piłsudczyków. No i skończyło się to śmiercią samobójczą 1 lipca 1942. Aczkolwiek z zamiarem popełnienia samobójstwa nosił się dużo wcześniej. Jest znany list z roku 1941, niemal rok przed śmiercią, do innego Piłsudczyka, byłego ministra Henryka Flojara Reichmana, z prośbą o opiekę nad moimi biednymi sierotami, to znaczy żoną i córką. Wtedy Wieniawa samobójstwa nie popełnił. Popełnił 1 lipca, w zasadzie dzień po przyjęciu nominacji na posła na Kubę z tytułem ambasadora ad personam od Sikorskiego. Po co to przyjął? Od wroga, który odmawiał mu, no może nie wroga, ale przeciwnika, który odmawiał mu służby w wojsku. Chyba prawdą jest to, że chciał w ten sposób zabezpieczyć rodzinę. Wiedział, że jak umrze jako urzędnik państwowy, to rodzina dostanie skromną rentę. I tak się stało. To jest Wieniawa. To jest Wieniawa w pigułce. Postać bardzo skomplikowana, postać tragiczna, ale postać, która pozostaje symbolem II Rzeczypospolitej, wydaje mi się, że nie tylko symbolem kawalerii. Jakie są dokonania Wieniawy? O tych mniej znanych mówiłem, ale nie mogę jednej rzeczy pominąć. Wieniawa, i to podkreślam zawsze, był tym, który wniósł do Wojska Polskiego to, co nazywa się esprit de corps, czyli taki duch, no właśnie, jaki duch? Niepodległościowy, legionowy, demokratyczny miecz. Miecz ma dwa końce, bo jedni to podnoszą, a drudzy mówią, że to właśnie on wmawiał młodym oficerom, że Armia Polska jest armią nie do pokonania. My tego tutaj nie rozstrzygniemy. W każdym razie postać na pewno godna tego, żeby się nad nią zastanowić. Jeszcze jedna kwestia. Skąd te bliskie związki Piłsudskiego i Wieniawy? Oni się późno poznali. Po raz pierwszy zobaczyli się w lutym 1914 roku w czasie pobytu komendanta głównego Związku Walki Czynnej i komendanta Związków Strzeleckich Józefa Piłsudskiego w Paryżu. Po raz pierwszy rozmawiali podczas inspekcji oddziału Związku Strzeleckiego w Paryżu przez Piłsudskiego. Jest list Wieniawy, który o niczym jeszcze nie przeświadcza, poza tym, że Piłsudski zrobił na nim wrażenie. Później te drogi zeszły się w legionach, ale chyba rację miał generał Wincenty Kowalski, kompletnie dzisiaj zapomniana postać, inny Piłsudczyk, żołnierz pierwszej kompanii kadrowej, później dyrektor wykonawczy Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku, który zwrócił uwagę, że Wieniawa jako adiutant Piłsudskiego
dał się Piłsudskiemu do siebie przekonać dopiero w lipcu 1916 roku. Do tej pory Piłsudski go cenił jako człowieka inteligentnego, znającego języki, którego mógł wykorzystywać do różnych misji, do Austriaków, Niemców, żeby bronić legionów. Cóż się takiego stało w lipcu 1916 roku? To było podczas największej bitwy legionów pod Kostiochnówką. 4-6 lipca. To była w ogóle największa polska bitwa I wojny światowej. Bardzo krwawa. Ofensywa Brusiłowa. I wtedy dwukrotnie Piłsudski wysyła Wieniawę konno z meldunkiem i rozkazem na pierwszą linię frontu. Do Wieniawy strzelano jak do kaczki. Wyszedł cały. Kula go żadna nie drasnęła, ale wtedy dopiero Piłsudski zrozumiał, że jest to człowiek, który nie tylko jest inteligentny, jest dobrym dyplomatą, ale jest gotów oddać życie za Polskę. A może nawet za niego. I tutaj te związki są niezwykle silne. Wieniawa jest jedną z dwóch osób, która może wejść do marszałka Piłsudskiego, do Belwederu o każdej porze dnia i nocy, bez pytania kogokolwiek, łącznie z wejściem na łoże śmierci. Tą drugą osobą był Józef Beck. Nikt inny. Ani Walery Sławek, ani Aleksander Prystor, ani prezydent Mościcki takich możliwości nie mieli. To świadczy o bliskich związkach i to tłumaczy, dlaczego tą miłością synowską w zasadzie kochał marszałka i dlaczego osiwiał w nocy z 12 na 13 maja błyskawicznie, kiedy marszałka zabrakło. On wiedział, że zabrakło człowieka, który widział dalej niż inni, który był dla niego opoką, ale też, jak to rozumiał, Wieniawa był opoką w ogóle dla Rzeczypospolitej. Zabrakło Piłsudskiego. To tyle, proszę Państwa. Mówiłem prawie godzinę. Te cztery wątki rozwinąłem. Bardzo czekam na dyskusję, bo tak jak powiedziałem, bez dyskusji żadne tego typu spotkanie nie ma sensu. Pytajcie Państwo, chętnie odpowiem. Dziękuję. Panie profesorze, dziękujemy bardzo za tę dynamiczną, nieoczekiwaną w wielu miejscach, przynajmniej dla mnie, opowieść o postaci tak wszechstronnej i barwnej, że na pewno można by ją pod tym względem nazwać drugą postacią Rzeczypospolitej za Józefem Piłsudskim, a w wielu rzeczach też słusznie pan tu przytyk zrobił do mnie, że nie powiedziałem o Wieniawie jako żołnierzu, ale jeden ze współczesnych polityków niedawno powiedział, że on jest żołnierzem i tak jakoś mi to wpadło, negatywnie mi się to w głowie zakotwiczyło, że się nie ośmieliłem, ale bardzo dziękuję. Ciekawe, czy podejmiemy, czy młodzież też podejmie te wątki, bo to postać niesłychanie dramatyczna. Pewnie miał pewnie Wieniawa Długoszowski, tak jak i Piłsudski, wrażenie, że jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie. I być może to osiwienie po śmierci marszałka po tym fatalnym 12 maja 1935 roku to nie była tylko reakcja na śmierć ukochanego przyjaciela, ale też i wodza. Pamiętam już z któregoś z utworów Miłosza, z któregoś traktatów, tam pisze Miłosz, że Piłsudski tam mówił, oni nas napadną, czyli musiał to mówić przed 1935 rokiem. No kto i pokazywał na wschód i na zachód. No i ta data 18 września, o której pan wspominał z perspektywy rzymskiej, to przecież już jest agresja też i od wschodu. I nie wiem, czy ten niefortunny rozkaz marszałka Śmigłego już obowiązywał, żeby nie podejmować. Tak. Już obowiązywa. Tak, żeby nie podejrzewać. I teraz to prezydent Putin wykorzystuje do swojej takiej bezprzykładnej, haniebnego ataku na,
na Polskę, ale teraz już podejmiemy dyskusję. Bardzo bym prosił, żeby osoby zabierające głos się nam przedstawiały, nawet jeżeli są najbardziej znane. Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie prezesie. Studnie w Ogrechowie Kraśniany. Poruszył pan bardzo ciekawą kwestię związków Wieniawów Długoszowskich z Kosem. Do tego jednego. Oczywiście, ale dodam drugiego. No więc Krośnie jest stary cmentarz założony dekretem Józefa II około 1784 roku. I tam stowarzyszenie nasze, które tutaj przewodzę od 12 lat, urządza zawsze kwesty. I na starym cmentarzu w Krośnie leży Karol Julian Jeniawa Długoszowski, który był jednym z naczelników stacji kolejowej w Krośnie. To jest ta pierwsza rzecz. Tutaj z panem Tadeuszem na ten temat rozmawialiśmy. Także już są dwie postacie o tym samym nazwisku, które łączy prawdopodobnie, łączą więzy rodzinne. Jeszcze chciałbym powiedzieć taką rzecz, że zajmuję się uczuciowo i z ogromnym sentymentem historią generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Od wielu lat jestem fascynatem jego poezji, jego dokonań niesamowitych, a w związku z tym, że często jestem w Stanach Zjednoczonych, odwiedzam budynek, który zakończył swój żywot. I przyznam się, w 2014 roku odwiedziłem w tym celu instytut, jeszcze będący na Manhattanie. Second Avenue. Tak jest. Tam są przekazane przez żonę odznaczenia generała. Oprócz chyba jednego Irkuti, który gdzieś jest w Wielkiej Brytanii podobno. I chcę powiedzieć, że od tamtego czasu przyszła mi do głowy myśl, aby w jakiś sposób upamiętnić tą postać w Stanach Zjednoczonych. Tam przebywał, tam zakończył swój żywot. I nie tylko pomniki katyńskie, jeden w Jersey City Kiteńskiego, a drugi w Baltimore, niezwykły pomnik katyński, ale również, by przedstawić w jakiś sposób pamiątkę po generale Bolesławie Wieniawie Długoszowskim. Rozmawiałem kilka godzin z panią prezes już wówczas, bo w tej chwili prawdopodobnie instytut jest przeniesiony na Brooklyn. Tak, na Greenpointie jest w tej chwili. Na Greenpointie, tak. No i potem byłem też... Wtedy prezesem była Magda Kapuścińska. Tak jest, tak jest. Rozmawialiśmy długo, czy jest taka ewentualność, w jaki sposób instytut mógłby w to się włączyć. Potem udałem się do Polish Culture Institute na Empire i rozmawiałem też tam kilka godzin, czy jest taka szansa, żeby w jakiś sposób upamiętnić tego wielkiego Polaka, który tak nieprawdopodobnie kochał Polskę, tak jak mówiła jego córka na jednym z filmów, które nakręcono o nim, chociażby Powód Wieniawy. No i wszystko to jakby stanęło. Kilka tygodni temu brałem udział w odsłonianiu pomnika generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego w warszawskich łazienkach, królewskich łazienkach. I również elicie szkoleżerów pierwszego pułku, łanów polskich,
stowarzyszeń. Przypomniałem, że istniała taka ewentualność i nawet z Bobowej był pan burmistrz miejscowości, gdzie mieszkał za młodu, jeszcze młodziutki Wieniawa, że byłoby to niezwykle ciekawe, gdyby w Nowym Jorku upamiętnić tą postać na tym budynku. Budynek jest prywatny, decyzję może podjąć tylko burmistrz sam Nowego Jorku. Właśnie nie sam. I tu jest problem. Proszę Państwa, odniosę się krótko do tych dwóch kwestii. Wieniawici to jest bardzo popularny herb w tej części ziemi sandomierskiej, tej historycznej. Bardzo wielu przedstawicieli tej rodziny ziemiańskiej. Wieniawa to jest herb z bykiem. Charakterystyczny dosyć. To jest tak zwana szlachta wysadzona z siodła. To znaczy na skutek czy to różnych kwestii gospodarczych, czy przede wszystkim udziału w kolejnych powstaniach narodowych, narodowo-wyzwoleńczych, oni tracili majątki. Dlatego bardzo wielu przedstawicieli dosyć rozgałęzionej rodziny Wieniawa-Długoszowskich trafiło w szeregi inteligencji ze wskazaniem właśnie na inżynierów, także pracujących na kolei. Osobą, która budowała między innymi kolej, był ojciec Wieniawy, inżynier Bolesław Długoszowski. Dlatego Wieniawa urodził się w Maksymówce na Ukrainie, a nie w Bobowej. Bobową kupili troszeczkę później. Więc to jest bardzo możliwe, że któryś z przedstawicieli tej rodziny tutaj pracował i tu zmarł. Wcale mnie to nie zaskakuje. Z rodziny kolejarski pochodził Tadeusz Wieniawa-Długoszowski też, aczkolwiek oni mieszkali za kordonem, to znaczy na terenie Imperium Rosyjskiego. Druga kwestia. Proszę Państwa, ja podjąłem tę inicjatywę też na trochę innym szczeblu, dlatego że rozmawiałem z ówczesnym ambasadorem Rzeczypospolitej przy ONZ-cie, Bogusławem Winidem, którego dobrze znam, który mnie obwoził po Nowym Jorku. Dzisiaj jest to doradca prezydenta Andrzeja Dudy, pracuje w kancelarii prezydenta i Winit jeszcze jako urzędujący ambasador Rzeczypospolitej podjął działania na rzecz tego, żeby na tym budynku albo obok tego budynku pojawiła się tablica. Tablica w dwóch językach, po angielsku i po polsku. Ale zostało to storpedowane, dlatego że wbrew pozorom to nie jest, u nas jest łatwiej. Natomiast tam nie tylko burmistrz, tam wszyscy sąsiedzi muszą wyrazić na to zgodę. A to wymaga działań, to wymaga pieniędzy, przekonywania. Przeciętny Amerykanin nie ma pojęcia, kim był Wieniawa Długoszowski, nawet wykształcony Amerykanin. I o te biurokratyczne kwestie sprawa jak na razie się odbiła. To jest rozmowa z roku 2017, czyli to dosyć jesieni, to jest dosyć nieodległa historia. Cóż jeszcze, pomnik rzeczywiście stanął, no nie mogłem niestety brać w tym udział. Jednym z inicjatorów pomnika był pan Gajewski. Pan Gajewski, który... Grzegorz. Tak, Grzegorz Gajewski, który nakręcił świetny film o Wieniawie. Miałem też przyjemność w tym filmie występować. Dobrze się stało, że ta postać jest publicznie też przypominana, bo to o to chodzi. Także tyle mojego komentarza, bo tutaj pytań nie było. Może trochę dopowiedziałem. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Jerzy Bachnyk, mieszkaniec Krosna. Moje pokolenie słabo zna historię, a zwłaszcza więc pojawił się fakt telewizyjny, tak to powiem, bo nie znam go z literatury, że marszałek Piłsudski, zwłaszcza w szczytowym momencie Bitwy Warszawskiej, przełożył rezygnację premierowi Witosowi. Szczególnie znam. No i wyjechał z Warszawy i dopiero następny fakt, który
spytać, czy tutaj pośrednikiem był właśnie bohater dzisiejszego dnia i co on w tym czasie od rezygnacji do chwili pojawienia się wszystkiego nad wieczorem, co on robił, z kim się skontaktował, czy są jakieś takie fakty historyczne, z kim rozmawiał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ta rezygnacja, ona jest oczywiście często przedstawiana przez przeciwników marszałka Piłsudskiego, wtedy nawet jeszcze nie marszałka, chociaż już szykowano mu berło marszałkowskie, jako wyraz wręcz tchórzostwa. To nie jest tak. To znaczy ten dokument jest jednoznaczny. Podejmuje się do końca, przyjmuje cały ciężar odpowiedzialności ja jako naczelny wódz, ale zostawiam panu premierowi Witosowi decyzję, co ze mną zrobić. Ja się nie wycofam. I teraz to zniknięcie też, prawda, wyjechał i nagle się pojawił nad Wieprzem. Proszę Państwa, Piłsudski był wolnościowym romantykiem. On nosił potężne brzemię odpowiedzialności za żołnierzy, których posyłał na śmierć i za Polskę. On pojechał z Wieniawą gdzie? Do Bobowej. Do Bobowej. Do tego majątku Długoszowskich, który stoi do dziś, tam jest szkoła. Ten budynek się zachował. Dlaczego? Dlatego, że tam przebywała Aleksandra, wtedy nawet jeszcze nie Piłsudska, tylko Szczerbińska, przyszła żona marszałka z dwójką małych dzieci. To też pokazuje, jak bliskie były związki, skoro Długoszowscy udostępnili swój majątek tu w Galicji rodzinie Piłsudskiego na wypadek jakiegoś nieszczęścia i oni pojechali się pożegnać. Człowiek idący na śmierć, jeżeli ma okazję wyrwać się na kilka godzin, to idzie się pożegnać z rodziną. To był taki wyjazd, to nie była żadna rejterada. Jeżeli tak by było, to potem by nie wrócili na front. Wszystko było przygotowane. Jechali samochodem nocą. Wieniawa towarzyszył Piłsudskiemu. Wieniawa był przy Piłsudskim non-stop podczas przygotowań i później bitwy na przedpolach Warszawy, bo tak ją my historycy nazywamy, to nie była bitwa warszawska. Bitwą warszawską było powstanie warszawskie, to się dokonywało w samej Warszawie. Na szczęście bolszewicy do Warszawy nie weszli. Piłsudski, kiedy napisał swoją książkę Rok 1920, wyraźnie dedykował ją i mówił, że on zawdzięcza kilku osobom to, co się stało. Jednym z nich był Wieniawa. Natomiast niestety nie znamy faktycznego wkładu Wieniawy w przygotowanie odparcia bolszewickiej agresji, wejścia na ziemię polskie, dlatego że tam notatek nie ma. Ale jeżeli sam Piłsudski tak stwierdził, to znaczy ten wkład musiał być duży. Podobnie jak był duży wkład późniejszego generała, postaci też dzisiaj zapomnianej, Juliana Stachiewicza, który był wyśmienitym sztabowcem. To jest to grono ludzi, które było przy marszałku. Wiadomo, że Piłsudski wykorzystywał Wieniawę do najróżniejszych misji, wysyłał go na różne odcinki frontu, wtedy w sierpniu 1920 roku, z rozkazami jako swojego zaufanego. Ale dokładnie nie mamy źródeł. A wiecie Państwo, tam gdzie kończą się źródła, tam historyk może postawić ledwie pół stopy dalej w postaci co najwyżej hipotezy. Natomiast te drobiazgi wskazują, jak bliskie wtedy już były to związki. Był na pewno Wieniawa jednym z tych, którzy pomagali Piłsudskiemu w podjęciu decyzji o kontrofensywie i jej przeprowadzeniu. Był przy nim, był obok niego. Zresztą był przy nim od roku 1915 i z krótkimi przerwami był przy nim do roku 1935, bo był też na łożu śmierci. To tak bym to odpowiedział w tym przypadku. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Nie wahajcie się Państwo. Proszę, Leszu. Nie, proszę Państwa, oczywiście to obrosło mitami. Zawsze jest tak, jak
gwałtownie kończy życie, postać znana, że zaczyna to obrastać mitami. Wieniawa pozostawił list pożegnalny i to nie jest ten list, który pisał do Floyara rok wcześniej, tylko list pisany na skrawku papieru, gdzie dopisał ołówkiem Boże, zbaw Polskę. Do ostatniego słowa. Jest świadek, był świadek tego samobójstwa, to jest taksówkarz nowojorski, który stał po drugiej stronie. Policja amerykańska wzięła od niego zeznania. Rodzina Wieniawy, ja zaraz powiem, dlaczego ten jeden order jest w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Rodzina Wieniawy, która mieszkała w tym samym domu, nie miała nigdy wątpliwości, że to było samobójstwo. I rodzina mieszkająca po sąsiedzku, rodzina Artura Szyka, takiego bardzo znanego rysownika, który się przyjaźnił z Wieniawą, oni się znali co najmniej od roku 1920, też nie miała wątpliwości. Aczkolwiek skąd to się wzięło? Niektórzy twierdzili, że otoczenie piłsudczykowskie ze wskazaniem na Ignacego Matuszewskiego, Henryka Floyara Reichmana, może też i Wacława Jędrzejewicza, byłych ministrów, kolegów Wieniawy, legionów z wcześniejszych lat, nie mogło mu wybaczyć tego, że on jednak poszedł na kompromis z Sikorskim i go po prostu zaszczuło. Nie wydaje się to prawdopodobne. To znaczy, on popełnił samobójstwo z jednego powodu. Nie był w stanie przeżyć tragedii polskiej. To jest ta zasadnicza przyczyna, a to, że odmawiano mu służby wojskowej, to, że czuł się bezczynny, człowiek, który był w samym sercu polityki, wydarzeń, który był generałem, ambasadorem, kandydatem na prezydenta. Niewiele brakowało, a zostałby prezydentem. Nie upierał się przy tym. Gdyby się upierał, to pewnie by nim został. Ale on kierował się racją stanu. Jeżeli mnie nie chcą, to ja nie będę zabiegał nawet najwyższy stołek, bo przecież nie o to chodzi. Wrócił z Paryża do Rzymu i dalej wiernie Rzeczypospolitej służył. To było samobójstwo. Nikt go nie wypychał. To są wszystko mity, które pojawiły się później. To tak bym odpowiedział na to pytanie. Ja bym zadał pytanie, czy zachowały się jakieś materiały w archiwach, jakieś jego notatki z tego okresu amerykańskiego? To znaczy mnie by interesowało, czy ten no, taki czarny pesymizm, który, jak pan mówi, pchnął go do samobójstwa, świadczący też o głębokim patriotyzmie, wyznawanym w czasie, kiedy za patriotyzm nie płacono tak dobrze jak w innych czasach. Za patriotyzm trzeba było zapłacić krwią, bo przecież też ta jego wyprawa do bolszewickiej Rosji to też nie była wycieczka, to nie była też wyprawa turystyczna. Pierwsza kwestia, Wieniawa nie pisał pamiętników w tym okresie. Dziennik prowadził w czasie I wojny światowej, on częściowo jest opublikowany. W zasadzie mamy tylko kilka listów z tego okresu do przyjaciół. Taki właśnie list jak ten, który podawałem do Floyara Reichmana. Napisał też list z prośbą o przejęcie jego papierów, przechowanie i potem w lepszych czasach przekazanie rodziny do słabo sobie znanego, to jest też ciekawe, Koraba Janiewicza. To był taki działacz polonijny. Są oczywiście listy, które pisał do prezydenta i do generała Sikorskiego, te oficjalne. Wieniawa na przykład proponował Sikorskiemu stworzenie czegoś w rodzaju Legionu Polskiego w Stanach Zjednoczonych, że on się podejmie formowania takiego legionu wśród tamtejszych polonusów, ale nie zostało to przyjęte. Natomiast notatek bezpośrednich, które oddawałyby tragedię jego, w zasadzie nie ma. Są natomiast przekazy ludzi, którzy go spotykali. Chociażby zastępcy attaché wojskowego majora Dobrowolskiego, który powiedział: majorze, wyślij mnie stąd, choćby i na koniec świata, byle dalej stąd. To są tego typu słowa, z których tam, prawda, można różne kwestie budować. Ten okres amerykański jest dosyć słabo znany, dlatego że my nawet nie wiemy,
co Wieniawa pisał do tych gazet polskich, nikt tego dokładnie nie przebadał, także i dlatego, że on bardzo wiele tekstów pisał anonimowo. Znaczy one nie były podpisane. Teraz jak to znaleźć? No, nie sposób. To by wymagało już jakichś bardzo głębokich analiz, ale to na pewno były lata bardzo, bardzo nieszczęśliwe. Coś jeszcze. On miał przy sobie to swoje prywatne archiwum, po części też nieprywatne, bo te raporty, o których mówiłem, wywiózł. Natomiast została opublikowana już kilkanaście lat temu szuflada generała Wieniawy, gdzie część tych dokumentów bardzo prywatnych, ale to raczej z okresu wcześniejszego, które zachowały się także w Stanach Zjednoczonych, no jest upubliczniona. Ona jest dostępna. Druga kwestia, ja myślę, że po tej tragedii 39, 40 też roku, po upadku Francji, Francja była bardzo bliskim krajem dla Wieniawy, to był kraj jego młodości, depresja się pogłębiała. Proszę sobie wyobrazić, że po jego śmierci kondolencje złożył, traktując go jak przyjaciela, generał Douglas MacArthur. Takie to były koneksje. Dlaczego? Dlatego, że MacArthur przebywał w Polsce w latach 30. Spotkał się z Piłsudskim, spotkał się z Wieniawą. Wieniawa, gdyby się uparł, wstąpiłby do armii amerykańskiej dzięki takim protekcjom. Ale on tego nie chciał. Bo był polskim generałem i chciał służyć w armii polskiej. Armia polska istniała. Tego typu propozycją po prostu odmawiał. Chyba też jest sporo prawdy w tym, że miał problemy z pamięcią. To znaczy trzeba by było zapytać lekarza medycyny, co spowodowało, że pisał, myśli mi się łamią jak zapałki, mam problem z zapamiętaniem najprostszych faktów z mego życia. No coś tam się jednak działo z tą umysłowością. Sam był lekarzem, o czym już mówiłem. Natomiast nawiązując do tego orderu, potomkowie Wieniawy żyją. Jego córka Zuzanna zmarła w wieku 90, bez mała 1 lat, w 2011 roku dopiero. Zuzanna znała biegle 6 języków obcych i była symultanicznym tłumaczem przy ONZ-cie, przy NATO i przy Unii Europejskiej. Te zdolności odziedziczyła i po mamie, i po tacie. Biegle mówiła oczywiście po polsku, to był jej język, chociaż dzieci nie nauczyła języka polskiego. Powiedziała, że nie wrócą do Polski. Nie liczyła pewnie na to, że Polska odzyska niepodległość. Niemiecki, rosyjski, angielski, francuski, włoski, hiszpański. Między innymi tłumaczyła rozmowę niejakiego Władysława Gomułki z niejakim de Gaulle. Prawdopodobnie Gomułka nie wiedział, że tłumaczy go córka generała Wieniawy Długoszowskiego, bo odmówiłby współpracy z nią. Chociaż nie wiadomo. Natomiast lekarzem jest wnuk Wieniawy, urodzony w 1953 roku w Paryżu, Gervasy. I to Gervasy ma część spuścizny dziadka, no ten order. Gervasy napisał taką bardzo ciekawą książkę, Bronia's Story. Właśnie to jest historia pani Wieniawini, czyli żony Wieniawy. On się zresztą do rodziny tej swojej babci może nawet bardziej przyznaje niż do rodziny dziadka. Ale o dziadku wypowiada się z wielką atencją. Podkreśla też jedną rzecz i na tym już kończę ten wątek, że dla jego matki, czyli dla córki Wieniawy, Wieniawa był człowiekiem doskonałym. Chociaż my wiemy, że nie był doskonały. Nikt z nas nie jest doskonały. Za kołnierz nie wylewał. Do pewnego momentu. W Rzymie już nie pił, bo wiedział, że jest za bardzo odpowiedzialne to stanowisko, żeby sobie pozwolić na picie alkoholu na placówce dyplomatycznej, pełniąc funkcję ambasadora. I tak dalej. Dziękuję. Myślę, panie profesorze, że jak ktoś wylewa za kołnierz, to też niedobrze robi. Też niedobrze. Także chciałem zapytać, korzystając z pana wiedzy,
sobie też to zapamiętał, czy ten zięć Mussoliniego to jest ten, co na śmierć potem został skazany? Tak jest. No właśnie. I zdaje się, że teść tutaj nie uczynił nic, żeby go ułaskawić. Nie, teś go skazał. No właśnie, to jedno. A czy ten Achille Zarathy, to też dobrze pamiętam, że... Włosi mają paskudny sposób rozstrzeliwania na siedząco z rękami z tyłu przywiązanymi do krzesła. I tak zginął Ciano. Film jest, ale nie oglądajcie. Achille Zarathy był tym dzielnym, jednym z niewielu dyplomatów, którzy nie opuścili Warszawy, tak, atakowanej przez bolszewików, bo wielu, wielu dyplomatów pierzchło wtedy z naszej stolicy, tak? Tak, to znaczy kto mógł, część zresztą instytucji centralnych, niektóre ministerstwa ewakuowano do Poznania. Korpus dyplomatyczny z drobnymi wyjątkami też się ewakuował do Poznania. Monsignore Achille Zarathy pozostał w Warszawie, co mu Polacy zapamiętali. Zresztą Piłsudski go bardzo cenił i z wzajemnością są świadectwa na ten temat. Pius XI, to jest właśnie Zarathy już jako papież, kierował Kościołem Rzymskim długo, bo w latach 1922-39 Polska miała w nim wsparcie. Dlatego nazywano go pierwszym polskim papieżem. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo. Wielce szanowny panie profesorze, użył pan wielokrotnie sformułowania kandydat na prezydenta. Wiem o tym, że ukazał się monitor polski, gdzie właśnie prezydent Ignacy Mościcki przekazał jakby władzę Wieniawie. To trwało kilka dni. Oczywiście tam różne blubactwa na niego słano z Francji. Niemniej jednak wtedy odmówił, że nie będzie, ale no, nigdy nie wymienia się go jako prezydenta, no ale można by było zaakcentować, no jednak dostał tą nominację, bo prawdopodobnie ten monitor chyba 17 czy 16 września 1900 później był. No właśnie, bo to trwało podobno 3 czy 4 dni. Proszę Państwa, na czym polegał problem? Niedemokratyczna konstytucja kwietniowa uratowała ciągłość państwa. Dlatego, że wśród prerogatyw prezydenta, to pewnie młodzież powinna wiedzieć ze szkoły średniej, było wskazanie swojego następcy. No to jest niedemokratyczne oczywiście, ale uratowało ciągłość władzy w 1939 roku. Następcą prezydenta Mościckiego, który miał przejąć władzę w czerwcu 1940 roku, był marszałek Edward Śmigły-Rydz. Problem polegał na tym, że oni obaj zostali internowani w Rumunii, a zatem trzeba było wskazać kogoś innego. Szukano Sosnkowskiego. Generał Kazimierz Sosnkowski, wielka, wybitna postać, też niedoceniana, przedzierał się wówczas przez Karpaty na Węgry. Na szczęście się uratował, ale nie wiadomo było, co się z nim dzieje, czy się nie dostał w ręce Armii Czerwonej. Na szczęście dla niego się nie dostał, ale zanim dotarł do Paryża, już było za późno, dotarł w październiku. Dlatego też prezydent Mościcki wysłał swojego zaufanego człowieka, szefa kancelarii Stanisława Łebkowskiego, z dwoma pismami in blanco. Najpierw ustalono, że prezydentem następcą będzie Wieniawy. Jego nazwisko zostało wpisane. Rzeczywiście Łebkowski dotarł do Paryża. Wieniawa razem z dwoma ambasadorami Rzeczypospolitej, Juliuszem Łukasiewiczem z Paryża i Edwardem Raczyńskim z Londynu, zajęli się sprawą. Wieniawa przyjął tę nominację, natomiast nie był prezydentem. Nie był prezydentem z dwóch powodów. Rzeczywiście ten monitor opublikowany, ale on się nie rozszedł, ponieważ policja francuska otoczyła drukarnię i go skonfiskowała. Czyli faktycznie upublicznienia nie było, ale nie było jeszcze drugiej ważnej kwestii, zaprzysiężenia. Nie było. Dlatego też używam świadomie i celowo określenia kandydat
na prezydenta, a nie prezydent. Dlaczego tak się stało? Działały różne siły. Przede wszystkim ludzie z otoczenia generała Sikorskiego, Stanisław Stroński, Anatol Milstein i sam Sikorski. Sam Sikorski, który rozpuszczał plugawą plotkę, że Wieniawa przyjechał z Rzymu do Paryża pijany. To było nieprawda. To jest oblicze generała Sikorskiego, no, jedno z wielu, który jest postacią cenioną. Pozwolił Sikorski na interwencję Francuzów w wewnętrzne sprawy polskie, bo utrącenie kandydatury Wieniawy to była ingerencja obcego mocarstwa, sojuszniczego, ale jednak obcego, w nasze wewnętrzne sprawy. Wieniawa ustąpił, chociaż mógł się upierać. Właśnie dlatego, że kierował się racją stanu i wtedy w ten drugi dokument in blanco wpisano nazwisko Władysława Raczkiewicza, wcześniejszego marszałka Senatu, ministra spraw wewnętrznych, a ostatnio wojewody pomorskiego, który opuścił budynek dzisiejszego Kolegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, czyli ówczesną siedzibę władz wojewódzkich na początku września i bez problemu dotarł do Paryża. Raczkiewicz był do przyjęcia dla wszystkich. On był związany z obozem pomajowym, ale na pewno nie był tak emblematycznym Piłsudczykiem, jak wtedy mówiono, sanatorem. Ja zwalczam to pojęcie, bo ono jest bardzo obraźliwe, jak Wieniawa. Dlatego Raczkiewicza przełknął Sikorski, natomiast Wieniawy absolutnie nie przełknął, wiedząc, że jest to człowiek najbliższy Piłsudskiego, a chyba niesłusznie oceniał go jednoznacznie negatywnie od strony nawet politycznej, już nie mówiąc o to oskarżenia, dlatego że Wieniawa chciał budować, i na to są świadectwa, rząd koalicji szerokiej, rząd zgody narodowej, nawet nosił się z zamiarem powierzenia teki premiera jako prezydent prymasowi Augustowi Chlądowi. Jako człowiekowi, który ma jednać. Chląd odmówił, to jest inna sprawa. Ale wcale nie jakiemuś Piłsudczykowi, że będzie budował tylko gabinet jednej opcji. Nie. On dobrze wiedział, że w takich sytuacjach Polacy muszą być zjednoczeni. Dlaczego to wiedział? Tu jest też jego tragedia. On wyszedł ze szkoły Piłsudskiego, a przypomnijcie sobie Państwo, co Piłsudski zrobił, na co się zgodził właśnie latem 1920 roku. Rząd Obrony Narodowej, Rada Obrony Państwa. Na czele rządu staje Witos, wicepremierem jest Daszyński. Emblematyczny przywódca ruchu ludowego i emblematyczny przywódca polskich robotników, socjalista. Piłsudski budował rząd koalicyjny, bo wiedział, że w tym tragicznym okresie zbliżania się Armii Czerwonej do ziem polskich, a potem do samej Warszawy, nie można inaczej. A tutaj było myślenie kategoriami partykularnymi, partyjnymi, frakcyjnymi, przed czym zawsze przestrzegam, bo można w normalnych czasach tak myśleć, ale w czasach nienormalnych, zagrożenia, jest to śmiertelne niebezpieczeństwo dla nas wszystkich. Panie profesorze, bardzo dziękujemy panu zarówno za wykład, jak i za wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Moglibyśmy stawiać ich jeszcze więcej, ale czas dobiegł końca. Sądzę, że poza tą materią historyczną, ale też przecież i etyczną, należałoby dwa elementy pańskiego wystąpienia podkreślić, jakoś odnieść do rzeczywistości. Otóż historycy powinni formułować tezy odnoszące się zarówno do przeszłości, jak i teraźniejszości, tylko wtedy, jeżeli są źródła. A po drugie, walki frakcyjne nawet i w czasach pokoju nie służą ojczyźnie. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Dziękuję. Ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć na koniec. Proszę Państwa, jeżeli Pan Rektor zezwoli, chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, akurat pasuje to na koniec, a mianowicie jednym ze skamandrytów był Julian Tubin, który napisał piękny wiersz Wieniawa. Czy mogę ten wiersz zacytować? Tak jest.
Jeniawa, Julian Tuwim. Codziennie ktoś się do mnie wciąż z nową prośbą zgłasza. Zaczyna arce skromnie i bardzo mnie przeprasza. Pan mi wybaczyć raczy. O drobną chodzi sprawę. Cóż to dla pana znaczy? Pan przecież zna Jeniawę. Wtem Brudeć się pojawił i pomysł ma gotowy. Czy rząd by wydzierżawił monopol tytoniowy? Nie chodzi o przekupstwo. Fakt zmienić jest ustawę. Dla pana to jest kupstwo. Pan przecież zna Jeniawę. Maurycy Pupcikowski, brat mleczny naszej praczki, pochodzą z jednej wioski. Wyrabia wykałaczki. Szanowny pan wybaczy, do wojska chcą dostawę. Pan słówko szepnąć racy, pan przecież zna Jeniawę. A wczoraj, nie wierzycie, pod hajrem, bez przechwałek, podchodzi do mnie skrycie po prostu sam marszałek. I prosi o dyskrecję, bo ma intymną sprawę. A wierzę na protekcję. Pan przecież zna Jeniawę. Choć prosił, nie uległ. Choć krzyczał, wytrzymałem. Ty raczył skończyć, rzekłem. Ja przecież próbowałem. Do kotka się nie chodzi na mleczko ani kawę. A przecież cóż to szkodzi? Pan przecież zna Jeniawę. Dziękujemy bardzo. Proszę o dwie minutki. Dzięki. Bo tak mogę powiedzieć, bo to jest syn mojej młodszej u mnie siostry. Poznaliśmy trochę więcej Jeniawę, bo ze szkoły mówię za siebie. Wiedzieliśmy tylko, że Jeniawa to adiutant Piłsudskiego, a tu się okazuje. Poeta, tłumacz, wielki patriota, nawet może, można tak powiedzieć, nie jestem historykiem, przepraszam, pomocnik i prawa ręka Piłsudskiego. A niech nam jeszcze Mariusz profesor powie, czy to prawda, czy mit, że Piłsudski wielu rzeczy zazdrościł swojemu adiutantowi i czy pomieszkiwał w Starym Sączu Jeniawa. A na koniec w imieniu rodziny, bo tu siedzi moja poczta i bratowa, tu kuzyn mój, magister historii, tu kuzyneczka moja. I dziękujemy panu rektorowi, że mogliśmy uczestniczyć. Dziękujemy Mariuszowi za taką wiedzę, za retencję, bo nie każdy historyk musi być olbrzymią. Dziękuję jeszcze za to, przede wszystkim, to już poza historią, że kocha Krosno, a jego dom to Koszalin, Toruń, teraz Kraków, wcześniej mama w Gdańsku. Jeszcze po drodze Moskwy. A on swoje na Krosno gdzieś w Wrocławie. I ciocie, która go zna, o takiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W naszej rodzinie jest nadmierny przechył w kierunku humanistyki. Natomiast, ponieważ ja traktuję to jako pytania, to odpowiem tak. Piłsudski zazdrościł w Jeniawie tego, czego sam jako mąż stanu, naczelnik państwa, faktyczny przywódca państwa, no, na co sobie nie mógł pozwolić. Bo Piłsudski był człowiekiem hecownym, jak to drzewiej mówiono. Natomiast no, nie wypadało robić tego, co robił Jeniawa właśnie w tej szkole, to znaczy podkładać pod wiadomą część ciała pinesek swoim kolegom. Marszałkowi nie przystało, może mu tego zazdrościł. Nie w Starym Sączu, a w Nowym Sączu. Jeniawa wyrzucany przez swoją frywolność z kolejnych gimnazjów lwowskich, także z tego gimnazjum w Chyrowie słynnego, zakończył edukację na poziomie szkoły średniej, ówczesnej właśnie gimnazjum nowosądeckim. Co ciekawe, jego kolegą z ławy szkolnej był
zagorzały przeciwnik marszałka, wybitny działacz, publicysta narodowej demokracji Stanisław Stroński. Razem chodzili do klasy. Świat jest mały. Dziękuję. Raz jeszcze. Dzięki Ci, że trafiła tak, tak. Czy ja mogę słyszeć? Tak, właśnie dla Ciebie go przyniosłem. Sobie zwiń go. Tak, tak. Tutaj. Bardzo dziękuję. Zdążymy? Da mi pan chwilkę? Nie wiem, czy tu, czy gdzieś. Co to za głos?